Cześć wszystkim. Chwilkę mnie nie było na YouTubie, a to dlatego, że byliśmy w Nowym Jorku. W Nowym Jorku byliśmy niecałe 2 tygodnie. Ja oczywiście troszkę nagrywałam w Nowym Jorku, dlatego postaram się to wszystko posklejać jak najszybciej się uda, ale muszę Wam powiedzieć, że montowanie filmów jest bardzo, bardzo czasochłonne, a szczególnie jak muszę posklejać kilka krótkich filmików, to znaczy bardzo dużo krótkich filmików w jeden duży film, żeby to miało sens i żeby merytorycznie miało to sens i żeby też nie trwało zbyt długo. Dużo łatwiej jest mi przycinać jeden długi film niż sklejać kilka krótkich. Dlatego dajcie mi jeszcze chwilę, muszę to wszystko zrzucić na telefon, na komputer i po prostu zacząć montować. Natomiast niedawno się rozpakowałam i chciałabym Wam pokazać, co w Nowym Jorku kupiłam, bo nie jest może tego aż tak bardzo dużo, ale mi się wydaje, że jest warte pokazania. I jednak do wszystkiego dochodzi mała historia, a szczególnie w Sephorze. Sephora jest najwięcej rzeczy i z Sephorą też jest taka mała historia. Dlatego wybaczcie od razu, że ten filmik jest długi, ale żeby nie przedłużać, to zaczynajmy. I pierwsze to mam Victoria's Secret. W ogóle wybaczcie, ale nie mam już tych wszystkich toreb, dlatego że ja się tego pozbyłam oczywiście przed pakowaniem. Ale mam to wszystko w takiej torbie, bo popsuła nam się walizka. Popsuła nam się jedna z walizek właśnie w Nowym Jorku. Kółka od niej się popsuły i musieliśmy kupić nową. I Joshua zdecydował się na taką walizkę, o której od dawna marzył. A mianowicie to jest firma Away. Dlatego mam jeszcze ten dust bag od tej walizki. Ta walizka jest tak fancy, wyobraźcie sobie, że oni nawet mają dust buggy. To jest walizka takiego średniego rozmiaru, raczej ta należąca do mniejszych. W USA to jest hand luggage, natomiast w Europie ona jest chyba troszkę za duża na hand luggage. No ale nieważne, w każdym razie jak będziemy mieć tą walizkę już opróżnioną i wszystko będzie ładnie, pięknie, to może Wam ją pokażemy. W każdym razie ta walizka ma nawet port USB do tego, żeby móc ładować swój telefon i tak dalej, więc jest troszkę fancy, jest droga, ale to nieważne. W każdym razie mój pierwszy zakup to będzie Victoria's Secret. I w Victoria's Secret najpierw Wam pokażę, że kupiłam taką małą mgiełkę, to już kupiłam przy kasie, żeby mieć w torebce zawsze. I to jest zapach Bronzed Coconut. I pachnie kokosowo, bardzo ciepło. Pachnie jak plaża po prostu. Bardzo, bardzo fajny zapach. I reszta to już są ciuchy. Starałam się zachowywać wszystkie paragony, żeby mniej więcej mówić Wam ceny. To jest mój paragon z Victoria's Secret, ale nie wiem, czy udało mi się to, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy. Pokażę Wam rzecz, którą już używałam, dlatego że zabrałam ją do samolotu. To jest bluza. W samolocie zazwyczaj jest zimno. I to jest zwykła czarna bluza. Oczywiście tutaj ma P, to jest bardzo znany symbol dla Victoria's Secret, to jest cała ich seria Pink. Tak więc ona wygląda tak, jest troszkę dłuższa. Wybaczcie, mówiłam, że jest używana już. Jest dłuższa, ma też takie P przy rękawku. Jest taka, wiecie, milusieńka od środka. I to wszystko, bardzo fajna bluza, kosztowała chyba $60. Tak, dokładnie kosztowała 59,95, ale to jest cena bez podatku, więc do tego jeszcze dochodzi podatek. Dlatego, że co jest fajne, znaczy fajne, to jest niefajne w sumie, co jest ciekawe, jeśli chodzi o Stany, to, że wszystkie ceny, które widzicie, to są ceny bez podatku. Podatek płaci się dopiero przy kasie, oni ten podatek doliczają, więc to jest troszkę takie, dla mnie to jest takie troszkę oszukiwanie, bo
tak naprawdę nigdy nie możecie sobie wyliczyć dokładnej sumy, jaką zapłacicie przy kasie. Na przykład ta bluza kosztuje 59,95, ale przy kasie powiedzmy zapłaciłam za nią 64 dolary, tak? Więc tak, kolejna rzecz, co kupiłam, to kupiłam takie shorty, bike short, high-waisted bike short. One mają oczywiście tutaj słynny napis pink na bokach. I ja je kupiłam z myślą o na przykład, już od miesiąca mam zamiar iść na jogę. Na razie mi to nie wychodzi, ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Więc to będą moje shorty na jogę. Poza tym, no można je też wziąć na siłownię, można w nich chodzić po domu, można w nich spać, one są super wygodne. I takie shorty kosztowały 19 dolarów. I takie same, tylko że już kompletnie, całkowicie szare. I one chyba były troszkę, to jest w ogóle seria Pink Yoga. I one kosztowały 12 dolarów. One były ciut tańsze. I jeszcze jeśli chodzi o takie zwykłe, zwykłe szare, bez żadnych napisów, to tak sobie myślę, że będę zakładać, mam kilka takich sukienek z Zary, które są bardzo krótkie i tak sobie myślałam, że będę je zakładać właśnie pod te sukienki. A ja też nie jestem jakoś super wysoka, bo mam tylko 1,66 m, więc jestem średniego wzrostu w sumie. I one są krótkie i do chodzenia są ok, ale na przykład jak już bym chciała coś ściągnąć z najwyższej półki w supermarkecie, czy jakiś, wiecie, nie taki ruch, to no może coś tam być widać. I więc żeby się nie stresować i czuć się komfortowo, to mi się wydaje, że takie shorty pod sukienką będą fajnym rozwiązaniem, ale to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to są spodnie dresowe i one są super mięciuteńkie. W środku są w ogóle milutkie. To jest też ta wersja seria Pink. Mój rozmiar w Victoria's Secret to XS, od razu Wam powiem. I te spodnie kosztowały 46 dolarów i one są proste, zwykłe, szare spodnie i mają tutaj na nogawce też napis Pink. I dwie ostatnie rzeczy, jeśli chodzi o Victoria's Secret, a nie, przepraszam, trzy. Jeszcze mam takie spodnie od piżamy, ale w sumie to mogą być takie też spodnie do chodzenia. One wyglądają jak spodnie dresowe, w ogóle mają taki krój jak spodnie dresowe, ale u góry są już tutaj takie guziczki i są raczej z takiej piżamowej bawełny zrobione, więc tak. I od wewnętrznej strony jest taki detal. Więc to jest to. Jeśli chodzi o bieliznę, to kupiłam tylko jedną rzecz i to jest taki neonowy stanik. Takie batmanki to się kiedyś nazywało. Zakłada się go przez głowę. Co ciekawe, w Victoria's Secret chyba można przymierzać bieliznę, jeśli chodzi o w ogóle o majtki. Dlatego, że pani w przymierzalni mnie pytała, czy jak wchodziłam do przymierzalni, czy mam jakieś majtki. Ja powiedziałam, że nie, ale wydaje mi się, że można je przymierzać i oni wtedy Wam dają coś pod spód, chyba żeby, wiadomo, nie zakładać ich na gołą skórę. Nie jestem pewna, jak to wygląda, ale no nie wiem, dla mnie to jest takie dziwne pytanie, dlatego że ja nigdy majtek nie przymierzam. Dla mnie to jest bardzo niehigieniczne przymierzać majtki. No nieważne. Jeśli chodzi o ten stanik, to myślałam, żeby go używać w jakichś takich topach, gdzie on troszkę będzie wystawał i gdzie ten neon będzie lekko widoczny. Bo właśnie wszystko, co w nim jest najładniejsze, to właśnie jest ten neonowy kolor. Więc myślałam, żeby nosić do jakichś takich koszulek, nie wiem, na jedno ramię powiedzmy i on gdzieś tutaj wystaje, ten takie neonowe ramionczko. Mi się wydaje, że to będzie wyglądać całkiem sexy. I kolejna rzecz i ostatnia rzecz to jest czapka z daszkiem. Ja nie noszę bardzo często czapek z daszkiem, ale pomyślałam, że może zacznę. Co jest w nim fajne, to jest to regulowanie z tyłu. Co jest w niej fajne?
jest mniej fajne w tej czapce, to jest regulowanie z tyłu, dlatego że jak sobie już to wszystko wyregulujecie, to jest taka jakby kieszonka, gdzie można włożyć końcówkę tego paska, więc ona, wiecie, tak nie odstaje gdzieś tutaj. I taka czapeczka kosztowała 19 dolarów. Kolejnym sklepem to będzie Urban Outfitters i kupiłam w nim tylko jedną rzecz, a mianowicie taki cardigan. Te rzeczy są, wybaczcie, pognieciona, ale to dlatego, że no, one leżały w torbie, wiadomo. I kosztował 50... Nie, kosztował 50 dolarów, tak, 49 dokładnie. 49 dolarów i ja mam go w rozmiarze M, to już był ostatni w ogóle, więc nie było nawet możliwości przymierzyć go w żadnym innym rozmiarze, ale bardzo mi się on podoba, on jest taki lekko oversize, wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać i ma ładny kolor, to jest taki off-white, bym powiedziała, taki lekko kremowy, śmietankowy, to nie jest czysta biel. Kolejny sklep, w którym byłam, to był, wspomnę Wam wszystko, to był Barnes & Noble. I Barnes & Noble to jest księgarnia w Stanach. Kupiłam sobie książkę Management 101. To jest moja praca na co dzień, więc tak postanowiłam, że przeczytam, żeby może troszkę się jeszcze doszkolić. Może tutaj są jakieś fajne rady. Tak jak ją przejrzałam w księgarni, to jest bardzo fajnie napisana, więc zobaczymy. Jak dotarliśmy do Stanów, w ogóle jak wylądowaliśmy, to okazało się, że mi w kosmetyczce brakuje kilku rzeczy, których nie zabrałam, więc dlatego weszliśmy do CVS. I CVS to jest coś w rodzaju Rossmana albo Superfarm. Generalnie to jest apteka, ale w tej aptece można kupić wszystkie, to jest tak jakby jak Superfarm, że jest to niby apteka, ale można kupić wszystkie kosmetyki. I dodatkowo jeszcze jest alejka z gazetami, jest też alejka z jedzeniem, można w ogóle, CVS jest takie miejsce, gdzie wykupujecie swoją receptę, kupujecie sobie szampon i nie wiem, mrożoną pizzę i mleko, bo i są też lodówki, są też zamrażarki, ale nie jest to supermarket, jest to za małe na supermarket, to jest gdzieś wielkości Superfarm. No i co ja tam kupiłam? Kupiłam tam suchy szampon i wybrałam taki szampon z Dove, dlatego że w ogóle do Nowego Jorku pojechaliśmy, głównym powodem wyjazdu było wesele naszych znajomych i postanowiłam, że przyda mi się właśnie suchy szampon, żeby na drugi dzień te włosy, nie chcę ich myć, ale chciałabym je tak unieść też od nasady. I znalazłam taki suchy szampon i wybrałam właśnie ten, dlatego że on jest invisible. Ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I rzeczywiście jak nim się psika włosy, to on nie zostawia niczego. Nie ma po prostu żadnego proszku na głowie, nie widać tego. A mimo wszystko działa, więc bardzo ciekawy produkt. Bardzo ładnie pachnie jak szampon Dove. Także to jest to. Nie miałam też dobrego preparatu, albo inaczej. Miałam ze sobą żel do zmywania twarzy, ale przez to, że kupiłam tą maskarę ostatnio, znaczy ostatnio, kupiłam ją właśnie w CVS i okazało się, że kupiłam maskarę wodoodporną, a ja wodoodpornych maskar nie używam. I następnego dnia poszłam do CVS drugi raz, dlatego że akurat okazało się tak, że przy naszym hotelu CVS było jakby za rogiem. I musiałam dokupić takie facial wipes. I kupiłam je właśnie tej marki CVS. I ja generalnie czegoś takiego nie używam na co dzień. I to też mi się nie sprawdziło. Więc nie wiem, będę używać tego do czyszczenia butów teraz chyba. Kolejna rzecz to kupiłam taki krem do twarzy, który ma... Za każdym razem, jak go używacie, ma troszkę Was jakby brązowić. To jest, ma jakiś tam delikatny dodatek super opalacza. Samoopalacza. I tak, nazywa się Natural Glow. Ma też sobie sunscreen. SPF 20.
Działa. Kupiłam cztery pomadki matowe. Wszystkie są z L'Oreal. I te dwie są z takiej serii czekoladowych. Jest taka czekoladowa seria w L'Oreal. Ja nie wiem, czy ta seria też jest w Europie, czy to jest tylko w Stanach. Nie znam się na tym, aż tak tego nie śledzę. Ale w każdym razie w Stanach jest taka seria czekoladowa i one w ogóle wszystkie mają super czekoladowe nazwy. I te, które ja wybrałam, to jest Candyman i Box of Chocolates. Więc to jest Box of Chocolates, a to jest Candyman. I to jest troszkę fail, dlatego że te kolory pięknie wyglądają w opakowaniu, te kolory pięknie wyglądają na ustach zaraz po nałożeniu, natomiast to są pomadki matowe, więc one zasychają i jak zasychają, to zasychają na kolor ciemniejszy i chyba to nie pasuje do mojego koloru skóry. Ten Candyman może jeszcze troszkę, ona jest bardziej w róż wpada, natomiast to Box of Chocolates jest takie brązowe. No nie wiem, jeszcze coś z tym pokombinuję, ale jak na razie to jest chyba fail. Ale co jest najwspanialsze w tych pomadkach, to ich zapach. One pachną jak roztopiona czekolada. Jeśli chodzi o te dwie pomadki, to jest też seria matowa, ale to już są klasyczne, takie zwykłe pomadki wykręcane. I to jest jakaś, była też, to jest jakaś kolekcja nude, także one są wszystkie takie nudziakowe, bardziej w kolorach cielistych. I jeszcze raz, jedna jest bardziej różowa, druga jest bardziej w brąz wpalająca i te pomadki są całkiem ciekawe, całkiem ładne kolory. Pokażę Wam. Zrobię Wam takie szybkie swatche. No, na moim kolorze, bladym kolorze skóry wyglądają tak. Te są całkiem fajne, można z nimi fajnie pracować. Przepraszam, jeśli się czasami troszkę trzęsiecie, ale jesteście na kanapie, dlatego. Okej, i teraz gwóźdź programu, słuchajcie, proszę Państwa. I to jest Sephora. I Sephora mam tutaj pełną torebkę. I w Sephorze, wyobraźcie sobie, byłam aż 3 razy. Do rzeczy, Katarzyno. W Sephorze chciałam kupić kosmetyki firmy Drunk Elephant. Pokażę Wam logo tej firmy. To są kosmetyki, które wydaje mi się, że są niedostępne w Europie. Na pewno są niedostępne w Polsce, na pewno są niedostępne w Norwegii. Wydaje mi się, że w Europie w ogóle są niedostępne. Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Więc to jest firma amerykańska. I jak ja usłyszałam o tej firmie w ogóle? Pierwszy raz styczność miałam podczas naszego wyjazdu w lutym do Hongkongu i na Filipiny. I jak byliśmy w Hongkongu, to ja tam sobie kupiłam taką małą kosmetyczkę z miniaturkami tych produktów. I tam chyba było 4 albo 5 produktów właśnie z firmy Drunk. I w tych kosmetykach Drunk Elephant gliceryna na przykład, oczywiście też jest, ale ona jest na przykład 5 w składzie, a nie 1 czy 2. I dlatego właśnie bardzo chciałam mieć kosmetyki tej firmy. A tak jeszcze kolejny raz, kiedy usłyszałam o tej firmie, to oglądam na YouTubie filmiki pani dermatolog. I jeden z jej filmików był poświęcony witaminie C i które kosmetyki z witaminą C ona poleca, dlatego że witamina C jest takim składnikiem, który jest bardzo delikatny. I żeby jest bardzo delikatny na powietrze, czyli na oksydację. Bardzo delikatny, jeśli chodzi o światło, także wszystkie kosmetyki z witaminą C powinny być w ciemnych opakowaniach. Poza tym, żeby witamina C nadal była aktywna i ją tak by trzeba zamknąć w taką kapsułkę, bo jest witamina C i jeszcze trzeba dać jej taki shell, taki coś dookoła niej, żeby ją zamknąć i żeby ona właśnie nie była chroniona. I ja właśnie szukałam produktu z witaminą C i byłam zainteresowana tym, które kosmetyki rzeczywiście mają fajnie zamkniętą tą witaminę C, które mają fajnie zachowaną witaminę C, żeby, no wiadomo, jak nakładam ten produkt, to żeby on rzeczywiście działał. I ta pani dermatolog, link do jej kanału dam Wam w opisie pod spodem. Ta pani dermatolog pokazała kilka produktów i jeden z nich właśnie był, to była firma Drunk Elephant i ona sama powiedziała, że w ogóle to jest wielka szkoda, że Drunk Elephant nie ma na
polskim rynku, bo to jest bardzo, bardzo dobra firma. Więc przechodząc do rzeczy, do meritum, ja wchodząc do Sephory byłam zainteresowana zakupem kilku produktów Drunk Elephant. Nie wiedziałam jeszcze do końca jakich. Wiedziałam, że chcę te właśnie najbardziej aktywne. Aha, i jeszcze tylko powiem, że jeden z tych produktów jest dostępny tylko i wyłącznie w Stanach, nawet nie jest dostępny w Azji. I to podobno właśnie dlatego, że ma tak wysokie stężenie kwasów, że to jest bardziej do użytku, że na przykład w Europie jest to tylko do użytku w salonach kosmetycznych, a to jest produkt do użycia samemu w domu. Więc jest to wysoko skoncentrowany produkt, jest to silny produkt. To jest produkt, który ja tutaj mam, to jest Baby Facial, tak zwany Baby Facial. Może można go gdzieś kupić online, więc możecie go poszukać, natomiast myślę, że jak będziecie go kupować online, to przepłacicie po prostu. W każdym razie historia wygląda tak, że weszłam pierwszy raz do Sephory, kupiłam powiedzmy te dwa produkty, po czym poszłam do domu i stwierdziłam, że znaczy do domu, do hotelu i stwierdziłam, że chcę jeszcze kilka innych, które tam widziałam, którymi się tam pomaziałam w Sephorze, więc wróciłam do Sephory, więc wchodzę drugi raz do Sephory i no i stoję przed tą szafą Drunk Elephant, mam tam swój koszyczek, dlatego że w Stanach, w Sephorach w ogóle, jak od razu jak wchodzicie do Sephory, to jest ktoś, kto Was wita, tam stoi taka pani z koszyczkami właśnie, która Was wita i od razu wszystkim tam wręcza te koszyczki. Dlatego stoję sobie z tym koszyczkiem przed tą szafą Drunk Elephant, no i tam już mam powiedzmy 2-3 produkty w tym koszyczku. No i podchodzi do mnie pan, no i on chyba widział, że ja już mam trochę tych zakupów w koszyczku, więc podchodzi i mówi, że no widzę, że tuż tam tutaj robisz zakupy, a jeśli zrobisz zakupy dzisiaj za $75, to masz free facial, czyli darmowy zabieg na twarz w Sephorze. Czy mam czas? Ja mówię, że jasne, mam czas. Ja wtedy chodziłam po Nowym Jorku sama, dlatego że Joshua musiał być w pracy. No więc wzięto mnie do stanowiska, gdzie zrobiono mi coś, co się nazywa Hydra Facial. Bo tam tutaj mam tą nazwę. Wyszukajcie sobie. To jest takie coś, co bardzo oczyszcza i nawilża Waszą cerę. Potem macie nakładane coś w rodzaju kwasu, bo to czuć takie tingling. I po tym macie nakładany bardzo dobry produkt nawilżający. I ja właśnie miałam taki zabieg i pani miała na imię Erika. I Erika cały czas opowiadała o tym, co mi kładzie na twarz, co mi się dzieje jakby. I podczas tego zabiegu oczywiście używała jakichś tam randomowych produktów z Sephory, takich, których dobrała dla mnie. Ja miałam ten zabieg, było bardzo fajnie, bardzo miło, super w ogóle doświadczenie w Sephorze. Zapłaciłam za swoje zakupy, oczywiście to było powyżej $75, więc ten zabieg był za darmo. Wróciłam do hotelu i zaczęłam myśleć, słuchajcie, o tych produktach, które ona użyła u mnie na twarzy. W ogóle, co jeszcze jest fajnego w Stanach, że tam jak oczywiście musiałam też podać swój adres e-mail, żeby mieć ten zabieg i tak dalej. I wtedy, jak zrobiłam zakupy, to jakby paragon za te zakupy przychodzi mi na maila. No jest to fajne rozwiązanie. Ja dostałam dwa takie maile, właśnie jeden mail z paragonem z rzeczami, które kupiłam i drugi mail był z kosmetykami, i drugi mail był z kosmetykami, które zostały użyte na mojej twarzy podczas tego zabiegu Hydra Facial. I słuchajcie, te kosmetyki w ogóle miały bardzo dobre opinie, ja oczywiście byłam zadowolona z tego, z tego całego zabiegu byłam zadowolona. No więc słuchajcie, wróciłam do Sephory po raz trzeci, żeby zakupić kilka z tych produktów, które zostały użyte na mojej twarzy. I przechodząc teraz już do typowo kosmetyków, chcę właśnie pokazać Wam od końca, czyli od moich odkryć ze Stanów, czyli te odkrycia dzięki zabiegowi. Więc dzięki temu zabiegowi, który miałam właśnie w tej Sephorze, kupiłam 3 produkty. Pierwszy to jest olejek do zmywania twarzy.
Firma to jest chyba Biosense. On w ogóle był zapakowany w piękny kartonik, ale ja oczywiście kartonika już się pozbyłam, dlatego że ja go już normalnie używam. A szczególnie, że tak jak Wam powiedziałam, kupiłam tą wodoodporną maskarę i to się nie sprawdziło, a ten olejek sprawdził się świetnie. On zmywa właśnie wodoodporny makijaż i co jest w nim fajne, że najpierw olejujecie sobie twarz, także oczy, więc on ładnie zmywa makijaż, nie podrażnia oczu, nie sprawia, że macie takie te oczy za mgłą, wiecie, jak już tego użyjecie produktu. Ja normalnie używam, otwieram potem oczy, oczy mnie nie szczypią, nie mam ich zamglonych, wszystko jest ok. Zmywa makijaż i co jest w nim fajne, że potem zmywacie go wodą i jakby nie ma potrzeby użycia żelu, że on naprawdę wszystko zmywa i nie zostawia waszej twarzy takiej tłustej. Jakby jak nałożycie wodę, to on się zamienia w taką emulsję, która potem bardzo ładnie się zmywa też z twarzy. Więc bardzo, bardzo fajny produkt. Ja go teraz już cały czas normalnie używam. Zaczęłam go używać jeszcze jak byłam w Stanach, w Nowym Jorku i sprawdza mi się. Także to polecam. Nie wiem, czy ta firma Biosense jest dostępna w Polsce, ale to sprawdźcie. Ok, kolejna rzecz to jest sunscreen i to jest, jak to się nazywa po polsku? Krem z filtrem po prostu. Co jest w nim fajne, to fakt, że on jest przezroczysty. On jest zupełnie przezroczysty. To nie jest formuła żelowa, znaczy to jest formuła żelowa, ale ona jest taką bardziej, to jest taka bardziej formuła silikonowa. To jest coś jak baza silikonowa, więc on przypuszczam, że będzie fajnie trzymał makijaż. Natomiast ja oczywiście tej mojej pani z Sephorze, Erice, powiedziałam, że ja się boję takich produktów właśnie oleistych, tak jak ten produkt do zmywania makijażu, albo takich silikonowych, dlatego że ja się boję zapychania. A ona mi powiedziała, że oba te produkty są niesamowicie lekkie. No i tego jeszcze nie używałam, tak jak widzicie, on jest zapakowany, dlatego że no muszę jeszcze zużyć swój poprzedni krem z filtrem. Także dam Wam znać, jak on się sprawdzi, ale no raz go miałam na twarzy wtedy, kiedy ona mi go nałożyła i było super. Więc zobaczymy. I to jest SPF 40. I firma się nazywa Supergoop. Także to, że on jest przezroczysty, to chyba mnie tak najbardziej skusiło. I ostatnia rzecz, której już też zaczęłam używać, ale właśnie jeszcze postanowiłam, że zatrzymam jeszcze pudełko, żeby Wam pokazać, że ta rzecz jest w pudełku. I to jest balsam do ust. Nie wiem, jak się czyta tą firmę, Laneige. W każdym razie to jest balsam do ust. I on jest w trzech lub czterech wersjach takich kolorystycznych, smakowych. Ja mam tą grejpfrutową. Jest była jeszcze wersja zupełnie przezroczysta i była wersja na pewno berry, czyli takie owoce leśne. I nie wiem, czy było coś jeszcze. Wydaje mi się, że był jeszcze czwarty, ale już nie pamiętam. W każdym razie jest to, tutaj jest napisane Made in Korea, czyli to jest produkt koreański. Ja Wam pokażę, to jest taki zwykły balsam do ust. Ale on tak bardzo dobrze nawilża usta, to jest taki błyszczyk jakby, ale on ma formę balsamu. I on jest taki gładki, w ogóle się nie lepi. Trzyma się na ustach. Bardzo, bardzo dobry produkt. Jeden z lepszych balsamów do ust, jeden z lepszych produktów do ust, jakie miałam od miesięcy, naprawdę. Bardzo dobry, polecam, to polecam bardzo. Także to były trzy produkty, które już jakby udało mi się przetestować. No, przechodzimy do całej reszty. Ja już nie pamiętam, co kupiłam oczywiście pierwszy raz, co kupiłam przy drugim razie w Sephorze i tak dalej, i tak dalej. Ale pokażę Wam już po prostu całą resztę. Ok, więc zaczniemy od początku. Kupiłam masę produktów Drunk Elephant i to jest właśnie ten słynny Baby Facial i on ma też tutaj jakąś nagrodę, dostał w 2017 roku. Tak jak widzicie, tutaj jest jakaś naklejka i to jest Baby Facial. To jest produkt z kwasem, 25% kwasu AHA i BHA.
Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. To jest właśnie ten produkt, który jest dostępny tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Kolejny produkt to jest właśnie ten produkt z witaminą C, który polecała pani dermatolog. Ja nie pamiętam jej imienia, nazwy jej kanału też nie pamiętam, ale macie linka pod spodem. I to jest właśnie ten produkt z witaminą C i to jest serum i to też ma jakąś tutaj nagrodę. To jest takie serum na dzień. Kolejna rzecz to jest też produkt, który ma mocne działanie, bo to jest produkt z retinolem, czyli z witaminą A i to jest 1% retinolu i to jest produkt na noc. Wygląda tak. I potem to jest krem nawilżający, to jest po prostu krem nawilżający. Wygląda tak. Też zobaczymy, jak się sprawdzi. On ma takie fajne opakowanie, bo jest normalnie w jar, jak to się mówi, w słoiczku. I jak go odkręcicie, to ma pompkę, czyli trzeba tak pompować, żeby ten produkt się tutaj wydostał. Czyli nie wkładacie palucha do słoiczka, to jest fajne. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. I mam jeszcze serum na noc z kwasem glikolowym. Czyli widzicie, ja i to też jest, ma jakąś nagrodę. Tutaj jest nagroda. To też jest właśnie, możecie zauważyć, ja wybrałam wszystkie takie produkty z mocnym działaniem, bo to właśnie dlatego te produkty wydaje mi się, że chyba nie są dostępne w Europie, dlatego że ich składniki są bardzo mocne, w mocnym stężeniu. I ostatni produkt Drunk Elephant to jest coś, co miałam właśnie w tych miniaturkach. I to są takie kropelki brązujące, to się nazywa Deep Bronzy. I to dodajecie do swojego, powiedzmy, kremu nawilżającego i to od razu daje Wam taki glow. To się zmywa, to nie jest samoopalacz, to jest produkt zmywalny, to jest po prostu coś jak makijaż, ale to też niby ma chronić Was przed działaniem środowiska i pollution, jak to powiedzieć, zanieczyszczenia powietrza i także tutaj jest anti-pollution. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, chociaż tak jak powiedziałam Wam, to miałam w miniaturce i to było bardzo fajne, bo czasami budzicie się z taką bladą, niewyspaną twarzą i dodajecie po prostu kropelkę tego do kremu i to tak, tak rozświetla twarz. Ostatni produkt pełnowymiarowy, który kupiłam, to jest serum. To jest krem pod oczy z witaminą C. Tak jak widzicie, ostatnio mam fazę na witaminę C. Jeszcze nic z tych produktów nie używałam. W ogóle nigdy wcześniej nie używałam witaminy C, ale słyszałam, że jest bardzo dobra dla skóry. Dlatego zamierzam to wypróbować i przetestować. Więc w tym celu kupiłam produkt krem pod oczy z witaminą C i to jest firma A few moments later. Peter Thomas Roth. Tutaj jest nazwa tej firmy. Dlaczego akurat wybrałam ten? Dlatego, że podobno właśnie w tym kremie witamina C jest bardzo dobrze zamknięta, bardzo dobrze zabezpieczona witamina C, więc powinien ten produkt dobrze działać. Zobaczymy. I reszta tej torebeczki, a mianowicie to są te rzeczy. To są wszystko prezenty. To jest w ogóle super w Stanach Zjednoczonych, że w Sephorze dostajecie masę miniaturek i masę prezentów. To znaczy, no jak widzicie, ja zrobiłam też duże zakupy. Te zakupy zrobiłam w dwóch podejściach, tak jak już mówiłam, ale mimo wszystko dostałam dużo prezentów. Więc za każdym razem, dwa razy jak kupowałam Drunk Elephant, to dostałam miniaturki Drunk Elephant. Dlatego mam teraz dwie wersje takie podróżne. Za którymś razem, jak wypełniałam mój e-mail, to musiałam wypełnić datę urodzin i przez to, że właśnie były moje urodziny, to dostałam taki też happy birthday
urodzinowy prezent i ten urodzinowy prezent to jest, to są takie miniaturki, to jest tattoo liner, setting powder i cream lipstick sample. I ten cream lipstick jest w trzech kolorach od Kat Von D. Trochę tutaj jeszcze tego jest, więc będziemy testować. Będą też produkty na podróż, miniaturki. Ok, więc to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wybaczcie, że ten filmik jest taki długi. I do zobaczenia w następnym. Pa! Jeszcze jedna rzecz, kochani, którą kupiliśmy w Stanach, to są płatki śniadaniowe. Ja jestem fanką masła orzechowego, dlatego kupiliśmy takie Cheerios z masłem orzechowym i kupiliśmy Reese's Puffs. Także tak. To już teraz na pewno wszystko. Pa!